przypominam, że wizualnie ta gra nazywa się War Machine Tactics. Jest oparta na figurkowej grze na skirmiszu, jeżeli można to tak nazwać, która się nazywa War Machine. I dobra, odpalmy, będę zaraz gadał dalej. To jest gra, której nikt nie chciał, na którą nikt nie czekał i która się pojawiła i jest właściwie dziwna, bo z tego co słyszę, z tego co czytam, ta gra jest dobra. Ale to jest mało, bo to jest gra skierowana dla ludzi, którzy kolekcjonują, malują figurki i grają w wersję figurkową. I oni bardzo często są dość antagonistycznie nastawieni do gier komputerowych. Więc grupą docelową gry, która powstaje, są ludzie, którzy nie lubią gier komputerowych. Dobra, da się to przewinąć? Przewinąłbym to z chęcią, żeby się nie zagłuszać. Chodzi o to, że macie figurki, którymi się tam po podłodze poruszacie, macie te miarki, które są w calach, nie w centymetrach, żeby... Nie, Castle! Dobra, gadaj sobie, zdrowa. Przerzucę to, ściszę to trochę, żeby mnie nie zagłuszało rzeczy, które mam do opowiedzenia. I teraz tak, bo ja jestem fanem takich rzeczy. Kiedyś kolekcjonowałem, a nawet będę miał pod ręką, ale nie swoje... Nie wiem, na ile mnie było słychać. Mam pod ręką nie swoje najlepiej pomalowane, bo te są na którejś szafie, ale ostatnio, wczoraj właściwie, komuś o tym opowiadałem i też to chciałem pokazać. I mam cusie z Warhammera, które wyglądają takie, to jest chyba Goblin na nie pamiętam jak to się nazywa, to nie był Snotling ten. No ogólnie szału nie ma, jeżeli chodzi o pomalowanie. Nawet niektóre są wielce tragicznie pomalowane. Niektóre ciut gorzej, niektóre dużo gorzej, nie? Tyle? No, ale ja takie rzeczy kolekcjonowałem i ogólnie była firma, zresztą dalej ona jest, która dominowała na rynku. Ta firma się nazywa Games Workshop. I chodzi o to, że Games Workshop bardzo, bardzo nie lubi swoich fanów. Właściwie... robi wszystko, co firma może zrobić, żeby zniechęcić swoich odbiorców do siebie. Mimo wszystko jest dalej dominującą na rynku. I ma takie dwie wielkie gry, które rządziły na rynku przez bardzo długi czas. Jedna to była Warhammer Fantasy Battle. Szkielety, elfy, krasnoludy, najbardziej to, co kojarzycie, tyle zrżniętego, co z Tolkiena było, to nikt nie zrobił, nawet D&D, przepraszam, Forgotten Realms, o. A druga gra to jest Warhammer 40 000 i to też możecie kojarzyć, StarCraft zrżnął wszystko z Warhammera 40 000, tak bardzo jak się dało. Począwszy od tych zbroi Space Marinesów przez różne rasy, te wszystkie kolejne rasy są jakby... co? Zergowie są zrżnięci z Tyranidów tak bardzo jak się da. Protosi są zrżnięci tak bardzo z Eldarów jak się da. Bez Eldarzy to są tak jakby kosmiczne elfy. Wyobraźcie sobie Portosów? Nie pamiętam jak to się nazywa w StarCraftcie. Którzy mają dokładnie to wszystko co oni? Z tym, że wyglądają jak elfy. No to dokładnie to zrobił Blizzard, robiąc StarCrafta. Weźmiemy sobie Eldarów, zmienimy ich wygląd na taki troszkę bardziej dziwny alienowaty i mamy nową rasę, yeah! I mniej więcej, właściwie mniej więcej, dokładnie tak było. Muszę podwijać się na kawę, żeby mówić dalej. I chodzi o to, że w pewnym momencie zrobiła się dziwna sytuacja na tym świecie growym, bo Games Workshop zaczął bardzo, bardzo utrudniać swoim graczom życie. Między innymi ten Warhammer, o którym ja mówię, przestał istnieć. Został całkowicie anulowany, zniszczony. Na jego miejsce wyskoczyła skirmiszowa gierka, która ma bardzo mieszane recenzje. Niektórzy są bardzo na nie, niektórzy są... No w sumie nie jest taka zła, więc są recenzje bardzo nie i no w sumie troszkę jest ok. Jest całkiem niezłe, ma zasady, ale żeby ona mogła istnieć, rozwalono ukochaną grę ludzi, w tym moją. Ja wpakowałem mnóstwo hajsu w te figurki. Więc nie grałem w tą grę dlatego, że po prostu mnie nie było stać na zakupienie tak makabrycznie drogich figurek. To nie jest gra, gdzie ma się 5 figurek i można grać. Nie, tu jest gra, gdzie trzeba mieć 15 i to całych zestawów. Czyli żeby zacząć grać, trzeba by na dzień dobry wyskoczyć z jakichś 2-3 tysięcy złotych hajsu, plus jeszcze podręczniki, plus wszystko. No ogólnie trzeba wydać naprawdę sporo, żeby zacząć grać. A ja nie mając tej hajsy na dzień dobry, tej hajsy, tak na pewno tej hajsy, nie mając na dzień dobry,
Zacząłem się zastanawiać nad czymś innym. Nad czymś innym. Warhammer 40 000 nigdy mi nie podchodził. Age of Sigmar, czyli ten nowy Warhammer, jestem na nie. Chociażby dlatego, że zniszczył mojego ukochanego Warhammera Fantasy Battle. I zacząłem się rozglądać, co robi konkurencja. Konkurencja robi między innymi to. Ta gra w wersji figurkowej jest robiona przez firmę, która się nazywa Privateer Press. Privateer Press, jakoś tak. Privateer to jest pirata takiego. Nie wiem, jak to przetłumaczyć na polski. Nie mam pojęcia! Ale robią świetne figurki i jakościowo tak samo dobre jak te z Games Workshop, albo i nawet lepsze momentami. Gra, jeżeli chodzi o zasady, jest jedną z najlepszych na rynku. To są dwie gry. Jedna to jest War Machine, z której właśnie widzicie wersję komputerową. A druga gra nazywa się Hordes. Hordy i te gry są kompatybilne. Ta jest w klimacie, widzicie, takiego steampunka. Macie rycerzy z... zbroje, ale on ma granaty i on ma pikę elektryczną i oni są w okopach, coś co wygląda jak pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa. Ta moja babka jest... Jak tu się obraca kamerę? Nie wiem, jak się obraca kamerę. Ma plecak, roboplecak na plecach, robiący dymki. Obok niej stoi koleś, który ma cały pasek granatów i strzelbę i w ogóle to wygląda jak połączenie pierwszej wojny światowej z liźnięciem, taki steampunk. O, tu jakieś roboty są, w ogóle ten. Nie chodzi o to, że ktoś jest dowódcą w tym wypadku, ta moja ruda chyba. Nie wiem, pierwszy raz to odpalam w ogóle. Tak mi się wydaje. Kiedyś próbowałem na starym kompie, to mój stary komp tego nie wytrzymał. Ale wracając. Ktoś jest dowódcą, czyli tak jakby kasterem, tym magiem głównym, chociaż... bo oni są magami, tak jakby. Mam zwykłych żołnierzy, takie jakieś popierdółki. Nie wiem, czy ci chyba nie są moi, bo są czerwoni, ale dobra. I mamy wielką maszynę, właśnie stąd nazwa War Machine. I to jest zestaw, który jest w War Machine. A druga gra, kompatybilna, Hordy, ma tak samo, tylko idzie w klimat fantazy, czyli zamiast tej babki mielibyśmy tutaj ogra, który przywołuje jakiegoś wielkiego demona i właściwie wszystko jest to samo i możemy grać razem, bo to jest kompatybilne. Nie wiem, czy w tej grze te frakcje fantazy są, jakby były, to byłoby super, bo chciałbym grać tymi akolitami Ouroborosa, czy jak on się tam nazywa. Naprawdę fajna frakcja. I niewiele brakowało, żebym, przepraszam, żebym zaczął w tę grę inwestować, to znaczy w wersję figurkową, kupować sobie te figurki, kolekcjonować, próbować je malować, ale musiałem zadecydować jedno hobby, co jest bzdurne, bo zacząłem kupować sobie jeszcze figurki takie, no ale dobra, to odstawmy na razie i nie wchodźmy w ten temat, bo mi mózg eksploduje. Łamałem się bardzo, bo było kilka wersji. Malifaux, tak to się chyba czyta, Malifaux, tak się pisze, nie wiem jak to się czyta. Jest właśnie Wormahordz, połączenie War Machine i Hordz, ludzie nazywają to Wormahordz, gdzie tymi Ouroborosami chciałem grać w ogóle. I jeszcze coś tam jedno było, co mi się mu podobało, co było naprawdę niezłe. I jako ostatnią opcją, na którą się jednak zdecydowałem, było Star Wars X-Wing. I w to zainwestowałem, to kupuję. Więc mnie cieszy, że ta gra została dodana do bundla za grosze praktycznie. Bardzo, bardzo podjechać mogę do tego gościa. Całkiem szczegółowa jest ta grafa. Pomijając, że mam wrażenie, że jest rozmyta i jest nieostra, jest brzydko, to jak się podjedzie, to widać, że tych detali jest tutaj od groma. Gdzie ja się mogę ruszyć? Załóżmy, tu mi się Więc się bardzo ucieszyłem, że to dodali do bundla, że prawie za friko dorwałem grę w wersji komputerowej, co prawda, tą, którą chciałem zapoznać się z nią. Tak, mogę? Jak mam się ruszyć? Aha, prawym przyciskiem myślę. Fajne animacje nawet są. Czy ja mogę na przykład... O, mogę obracać. Odkryłem cały nowy świat. Zobaczcie. Wróćmy do tej pani. Zobaczmy, jak ona wygląda. Bardzo, bardzo urocza babka. Bardzo fajna. Rycerzyki, jak wyglądają rycerzyki nasze? Tą stronę od kamery. Od tej strony to myśmy ich widzieli. Ło! Panie! Oni w ogóle wyglądają jak coś ten. Z klimatu Syberii, bym tak powiedział. W ogóle
Świat tego Warma Hordes bardzo przypomina coś, co sobie kiedyś wymyśliłem, co by było fajne, lata temu. I jestem zdziwiony, że... To znaczy, nie jestem zdziwiony, bo tego typu pomysły to ludzie często wpadają na podobne pomysły, ale jestem zdziwiony, że ktoś na to wpadł i że to się tak bardzo przyjęło, że jest jedną z najpopularniejszych gier figurkowych teraz na świecie. Powyżej jest tylko Warhammer 40 000 i X-Wing, który zarżnął całą konkurencję właściwie. Rozumiem, że tych czerwonych to ja mam zajechać, a ten wielki robot to co to jest? To jest moje, zakładam. Też jest niebieskie. Więc to jest turowa strategia. Jeżeli ktoś lubi turowe strategie, to jest turowa strategia oparta o ten. No, tak. Hand cannon. I... Wow, ale padł. Jednego czerwieńca mniej. No, problem z opanowaniem tutaj kamery, to nie działa tak fajnie jak bym chciał. Nice shot, the resulting damage of an attack will be equal to the damage stat dam of the attack minus the target armor stats arm. Okej, dobra, kumam. Lecimy dalej. Skupmy się bardziej na grze, nie na moich opowieściach, to w ogóle wygląda jak zemia. Paszczo. You call yourself to bla 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 bla, gadają. Coś fabularna jakaś historia. Te wszystkie gry figurkowe mają bardzo rozbudowane fabuły. To jest coś, na co trzeba zwrócić uwagę. Jak najbardziej. Już 9 minut gadam, serio? Dobra, koniec tury. Jak najbardziej polecam się zapoznać, bo jak dla mnie od samej gry figurkowej znacznie ważniejsze i ciekawsze są te historie, które dzieją się naokoło. Po prostu Warhammera Fantasy Battle to całego fantasy, to ja mogłem tam sierbać godzinami. A grać figurkowego, no najpierw musiałbym skować armię z powrotem, bo ja swoje elfy wyprzedałem, co tam miałem troszkę skavenów, więcej goblinów miałem. Znaczy goblinów, no zielonoskórych, ale głównie goblinów miałem w armii, miałem taką eksperymentalną armię robioną z goblinców, więc było śmiesznie. Mechanical Blade and Pine Dagger. When attacking with melee weapons, see your melee attack score mat compared against your target death determine. Nie wiem, jak to się czyta. A nie będę może czytał po angielsku. Mam wybrać Ellison, dać melee attack i tego pana. Tak? Nie wiem, dlaczego czasem muszę wybierać lewym, a czasem prawym. Co to jest skupienie? All war casters have a special resource called focus. Okay. The amount of available focus they have is determined by their focus stat. Alison has 4 focus. Her remaining focus can be seen near her portrait in the upper left corner of the screen or under her health flag. Nie wiem, nie widzę tego. A, tu jest, faktycznie. No to akurat zniknęło. Zastanawiam się, bo jeżeli spojrzycie na internecie, ta gra i ta druga gra... Click the boost, a tak, aha. Okej, okay, dobra. Gdzie jest boost? Gdzie jest boost? To ma być? Nie to ma być. Execute. Click the boost attack button before executing this ability. Gdzie jest boost button? To ma być to. Ok, melee attack. Gdzie jest boost button? A tu jest. Tego praktycznie nie widać. Ale dobra. Jest tam coś, jest taktyki sporo. Są taktyki. Nie wiem, jak ona to robi, że patrzy na gościa z tyłu, waląc biustem w moją stronę. Rozumiem, że jak obrócę kamerę, to będzie próbowała się dostosować. Nie, niestety nie ma tak fajnie. Trochę jej złamało kark. Serio? Okej. Okay. Nic nie mówię. Nie oceniam. Jak będziecie szukali o grze figurkowej coś na sieci, polecam jak najbardziej. Chociaż bardziej polecam zaopatrzyć się w X-Winga, wtedy będziemy mogli pograć razem. Tak.
to, co w wersji figurkowej było ciekawe, to jedne z najlepszych poradników do grania, jakie widziałem w ogóle na sieci. I zastanawiam się, bo te do Hordy były zawsze pokazywane w dwóch wersjach, tam byli, nie pamiętam jak się nazywały te takie pseudo niebiesko-fioletowawe wampiry, kontra właśnie Circle of Ouroboros. Circle Acolyte? Nie, Circle, dobrze. Krąg Ouroborosa. A tutaj nie wiem, kto był w tych filmikach tutorialowych, w tych filmikach podstawowych pokazany, bo jeżeli to odgrywa schemat tej pierwszej walki, którą każdy niby powinien przejść z podręcznikiem, to byłoby śmieszne, bo gra byłaby identycznie pokazana. Boosted damage, ok. Bo gra byłaby identycznie zrobiona jak wersja figurkowa, co byłoby na swój sposób bardzo ciekawe. Nie do końca mi się podoba jakie jest to sterowanie, ale pewnie da się to. Biją nam ludzi, biją nam. Mam wrażenie, że na siłę jest wklepnięta niższa rozdzielczość niż powinna być na ekranie. Nie wiem dlaczego. Czy ja mogę na przykład wejść do opcji i zobaczyć, jakie mam ustawienia graficzne? Rendering scale 100%, proszę. Texture quality high, awesome, anti-aliasing high, awesome, high, może być high, awesome. O, i teraz ja rozumiem, ta gra powinna tak od samego początku wyglądać, ja nie wiem dlaczego było inaczej. Od razu nie mam wrażenia, że mi oczy chcą zabić. Nie wiem dlaczego się ustawienia przestawiły pomiędzy tym, co zrobiłem przed nagraniem, a tym, co jest teraz. Ale dobra, co ja mam zrobić? Wybrać tą panią na przykład, Charge Attacks. Nice! Koniec tury. Bandit is the name of Alison's Charger Claws. Class Warjack. Let's select Alison so that we can go to reactivate Bandit. And I can initially see two movement boundaries. One red. Activate Bandit! No, what's doing? Dobra, mam swojego pierwszego Warjacka. To rozumiem, że to jest ten mój golem niby. Mi się teraz miesza to, co z Hordy oglądałem, z tym, co domyślam się, że będzie w tej grze komputerowej, a nie wiem, co niby powinno być, ale dobra. Ja powinienem wybrać Warjacka, tak? No to iż. Pum, 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 pum. Koniec tury. A, tu jeszcze ja coś mam. That you have a warjack in your battle group, the focus allocation panel will appear in the top right of the screen at the beginning of your turn. Okay. During the allocation phase, you can allocate up to 3 focus from your warcaster to each of your warjacks. Oh, to będzie to głupie przerzucanie ten, no ale dobra. The warjack must be within your warcasting control area to be allocated focus. The control area is indicated by the yellow boundary line. Czy muszę być w zasięgu żółtego od kasterki, żeby mógł dawać mu skupienie.
Warjack, you have been allocated focus, can also spend focus to boost the accuracy and the damage of an attack, as well as buy additional attacks. It also allows them to run, charge, and perform power attacks. Let's allocate 3 focus to Pandit now and then click End Control Phase. End Control Phase! Let's select Bandit and see if we can cause some damage. Dual column called Powerful Attacks. Powerful Attacks. Dobra, Dual Cannon. Boost attack, okej. Okej. Aiming bonus. Okej. Przepana! Okej, tym mogę. Czy ja mogę tym obracać kamerę? Mogę tym obracać kamerę. O, dokładnie. Tym się dużo lepiej operuje niż strzałkami. Boom! Here comes the dynamite. Zobaczmy, jak będziemy drugiego zajeżdżali, jak to wygląda. Dual cannon. Got it. Boost attack. Okej, dobra. Ja chcę to widzieć. Jakieś ładne ujęcie, proszę. Go. Przeżył. Niestety. Ale jest dobrze. Make sure to look at units info panel for information about the weapon stats and potential weapon qualities. Aha, czyli od tego momentu walka jest całkowicie w moich ramionach, tak? Czy ja mogę jeszcze atakować? Nie. Czy ja mogę tym gościem się ruszyć? Tu na przykład. I hand cannon nie, change facing nie, dobra, okej. Czy ja mogę na przykład tego? Nie, dobra, stój, już, koniec. Jak się deselektuje postać? Heal self. A ja nie mam, chociaż mam się z czego healować. Trzeba healować, why not? Czy ja mogę na przykład wybrać tego pana i spróbować strzelić tak? Miss. A ten pan? Miss. Okej, okay. Bonus. Koniec. Koniec tury. Będę miał zaraz ścianę trupów tutaj, jak tak dalej pójdzie. O! Tu jest ich więcej! Kogo tam nam jeszcze przywiało? Rozglądam się, ale nikogo nie widzę. O, plecy nie, tutaj jest. Dobra, zrobimy to tak. Ten pan robi... Tak, koniec. Ten pan robi łubu-dubu. Dual cannon. Boost attack. Czemu tam tego... Dobrą postać miałem oznaczoną. Damn it! Znaczy, dobrą postać miałem oznaczoną, ale złego wroga. Ten. Range attack. A niech będzie combined range attack. Nie wiem, co to jest. Zobaczymy. No nie. Nie pokazuj mi tego więcej. O, to jest dobre. I poprosimy o tą panią. Czy ona ma jakiś atak dystansowy? Może i ma, ale nie mogę jej wybrać w tym momencie. Może jednak ten pan... Strzelił. Szału nie ma. Tym się przerzućmy na przykład tutaj. O, mogę atakować teraz.
Niestety. Naprawdę nie mogę, ją wybrać teraz. Nie rozumiem dlaczego. Boost attack. Tak. Krytyk! Nie kryty. Dobrze, proszę Państwa, ja Wam dziękuję za uwagę i hej! Czy oni mają działa na tym? Na środku tarczy? Pokażcie mi to, wygląda super. No to wygląda, jakby to było jakieś działo czy coś w tym stylu. Mogę zobaczyć z drugiej strony. Do tej, chciałem powiedzieć, figurki. To wygląda. No to wygląda, jakby to faktycznie było jakieś działo. To gdzie jest spust. No normalnie, czad! Graficznie to jest, weźcie Warhammera 40 tysięcy, wrzućcie do steampunku i liczcie, że się uda, że będzie fajnie wyglądało. Wygląda fajnie. Ciekawe jak z grywalnością. Na razie ta gra mnie nie ujęła, ale w wersji takiej, bo na podłodze to by się super w to grało. Muszę odpocząć.